Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Uprawa marchwi. U mnie i u wielu z Was zaczyna się intensywne tworzenie się korzenia marchewki. To teraz no jest ogromnie ważny okres w uprawie tego warzywa i to teraz możemy zepsuć całą uprawę. Posłuchajcie więc co robić i czego nie robić na takim etapie uprawy i ogólnie przez całą uprawę. Posłuchajcie o uprawie marchewki. I cała uprawa marchewki jest opisana też w mojej książce jak uprawiać warzywa. Jest to książka o uprawie aż 64 warzyw, ponad 20 tysięcy zakupionych książek. Mam też planer warzywnika, jest to książka miesiąc po miesiącu opisująca uprawę warzyw. Teraz są bardzo dobre promocje na zestawy. Zapraszam serdecznie do zakupu na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Czego teraz nie robić? Nie podlewać. To znaczy, przynajmniej nie podlewać systematycznie. Wiele osób podlewa tak samo warzywa. Załóżmy co 1-2 dni. Bierze węża. Czy konewkę ileje po całym ogrodzie? I to jest według mnie błędne, bo niektóre warzywa owszem potrzebują wody często, a małymi ilościami. Niektóre potrzebują wody też rzadziej, a większą ilością to już jest też bardzo duża różnica. A marchewka lubi wody trochę, ale rzadko. Jak będziemy podlewali bardzo często, to co się stanie? No to ten korzeń urośnie mniejszy, z dużym prawdopodobieństwem. To tak teraz powiem w dużym uproszczeniu, ale no, powiem, że tak. Podlewając często, marchewka sobie myśli, a mam wody dużo, no to nie rosnę w korzeń, a idę no tak bardziej wnać. Że tak troszeczkę korzeń, a bardziej wnać. A jak podlewamy rzadko, to marchew myśli, no nie mam tej wody za często, to rozwinę korzeń, abym mogła efektywniej pobierać wodę z głębszych warstw podłoża. Trochę pójdę w nadź, bo też nać jest mi bardzo potrzebna, ale też pójdę w sporo w korzeń. I tak ma być, ona tak ma myśleć. Wiecie, no oczywiście to upraszczam z tym myśleniem, ale no, myślę, że to dosyć, dosyć ciekawie powiedziałem. Ziemia nie może być stale bardzo mokra, bo raz, ten korzeń nie będzie się tak rozwijał, a dwa, ten korzeń będzie gnił. Też jak podlewacie, no to nie lejcie ciągle w ten sam jeden punkt takim wiecie mocnym strumieniem, jeżeli używacie mo mocniejszego strumienia wody, że na tą marchewkę, bo też to zwiększa prawdopodobieństwo gnicia. No i to nie jest oczywiście tak, że podlejecie na marchewkę, ona zaraz zacznie gnić. Na to jest małe prawdopodobieństwo, ale systematyczne takie podlewanie zwiększa jej prawdopodobieństwo gnicia. Ja podlewam marchewkę załóżmy tak raz na jeden-dwa tygodnie czasami i rzadziej to też zależy od pogody, bo też nie wolno doprowadzić do nadmiernego przesuszenia gleby i warto podlewać szczególnie w okresach suszy. Też nie może być tak, że tej wody nie będzie wcale, bo woda jest potrzebna marchewce, szczególnie jak są wschody, no i jak intensywnie tworzą się korzenie, więc woda jest potrzebna, ale nie aż tak często. No, i też nie lejcie lodowatą wodą, bo to nie działa na, na marchewkę dobrze. Jak również, no tutaj z kolei zwiększa prawdopodobieństwo przedwczesnego kwitnienia. No też choćby wahania temperatur są tutaj bardzo groźne, że tutaj mamy bardzo ciepło, tu jest bardzo zimno. To też może wpływać na to, że ta marchewka będzie chciała wcześniej kwitnąć. No i co jest bardzo ważne, jak marchew zaczyna kwitnąć, to mamy według mnie dwa wyjścia. Albo szybko ją zebrać, bo potem zwykle taka marchew jest gorsza w smaku. No i też jak to warzywo kwitnie, no to kupia się na kwiatach i na nasionach. I tutaj mamy też opcję zostawienia mar marchewki na nasiona. Tutaj jednak trzeba wspomnieć, że nie jest to dobre rozwiązanie, jeżeli zostawiamy marchew małą. Najlepiej na nasiona przeznaczać jak największe marchewki. Te nasiona jakby trochę zapamiętują swoją poprzednią uprawę, poprzednie uprawy. I z dużej marchewki, jak będzie ona kwitła i zbierzemy nasiona, no to jest spore prawdopodobieństwo, że ta marchew znowu urośnie, duża, przy następnej uprawie. Więc można sobie takich kilka większych marchewek na nasiona zostawić. A jak jak zbierzemy z małej marchewki, to zwykle urośnie ta marchew później mniejsza z tych nasion. Nasiona mają tutaj znaczenie. Czyli z jednej strony mogę powiedzieć, daj marchewce rosnąć, nie interesuj się nią za bardzo, ale z drugiej no to y, ważne jest też choćby przerzedz, przerzedzanie marchewki. Różne są owszem efekty, bo może być marchewka gęsto i mogą być dobre plony, to warto podkreślić. Ja jednak polecam przerzedzić marchewkę, tak aby była ostatecznie w rozstawie, tak co około 5 cm. Rozstaw tutaj może zależeć od odmiaru. Ja ogólnie tak Wam na, najbardziej polecam. Według mnie wtedy ta marchewka rośnie większa, choć tak jak powiedziałem, dobre efekty też można uzyskać z, gęst, z gęstszego siewu. No ale też warto podkreślić, że przy gęstym siewie część marchewek może iść bardziej w nać. Jak również, co ogromnie ważne, gęste siewy to zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia mszyc. Tak, marchew również niestety atakują mszyce. I to nie są takie mszyce jak choćby na Bobie. To są takie mszyce no bardzo mało widoczne. I nie wydaje wam się, że to jest mszyca, a to jest mszyca. Trzeba się porządnie przyjrzeć tej, tej marchewce, czy mszyce są. I jak coś, no to trzeba interweniować, bo mszyca potrafi mocno osłabić marchewkę. Są też inne szkodniki, groźne jest choćby połośnica marchwianka i nie tylko. Ja mam obok cebulę, to jest bardzo dobre sąsiedztwo. Sprawia, że szkodniki, robaki mniej zaatakują lub wcale nie nie zaatakują. Bardzo polecam sąsiedztwo, szczególnie właśnie cebuli i marchewki, ale potem powiem też ogólnie o całym sąsiedztwie. Bo teraz nawożenie. Z jednej strony mało podlewanie, ale z drugiej można jeszcze nawieść marchewkę, szczególnie jak gorzej rośnie. Można użyć nawóz uniwersalny, dobry też będzie we w miarę późnym etapie nawóz do roślin kwitnących. Ja w tej uprawie, którą mam teraz zastosuję jeszcze jedno nawożenie płynne. No, i teraz jeszcze powiem, że tak. Marchew można jeszcze siać. Czerwiec to jest świetny termin na jej siewy. Bardzo polecam siać w czerwcu. Na zbiory w tym roku, tak właśnie, według mnie, dobry jest termin siewów od marca do czerwca. Siewy wprost do gruntu są według mnie najlepsze. Mamy różne odmiany, różniące się wczesnością, wielkością i tak dalej. Więc to też warto wziąć pod uwagę przy wysiewach, bo może można też jeszcze spróbować siewu lipcowego i też mogą być niezłe zbiory, chociaż no, też trzeba przyznać, że jest to już. Późny wtedy termin siewu. Swoją drogą powiem wam, że mi marchew różnie wychodzi. No też zależy to od gleby, ale miałem już raz prawie rekord Polski na masę marchewki. no Bardzo było wtedy blisko, ale też zdarza mi się, że uprawa była kiepska. Zdarzało mi się właśnie tak. Ale choćby na tym poletku gleba jest dobra, na tym, które, te, na tym, które teraz widzicie. Korzenie świetne rosną, mam tutaj pełne słońce, jest przewiew, więc marchew ma idealne warunki i powinny być świetne zbiory. No chociaż też warto wspomnieć, że są różne odmiany marchewki i jedna rośnie mniejsza, druga rośnie większa. Dużo zależy tutaj od wczesności marchewki, bo zwykle te późne rosną największe. No według mnie nie jest więc y, takie mm, kiepskie, jak wyciągniemy mniejszą marcheweczkę, bo ona też ma swoją wartość. Wiecie, no fajnie jest też wcześniej sobie wyciągnąć taką fajną, no mniejszą, ale też fajną marcheweczkę. Gorzej jak wyciągniemy taką, że ten korzeń jest poskręcany, no taki, łe, 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 taki wiecie, gorszy. I tutaj tylko wspomnę, że polecam glebę piaszczysto. -glisę. Gniastą, żyzną o pH 6 do 6,5. Na cięższych glebach może być tak 6,5-7 pH. Czyli gleba nie bardzo kwaśna. Też nie polecam uprawy marchewki na bardzo ciężkiej i kamienistej glebie. Warto dać kompost, to zawsze świetna, świetna sprawa. I uwaga tutaj, bo marchew kiepsko rośnie w pierwszym roku po oborniku. Chodzi mi o ten zwykły. Obornik, bo po granulowanym to nie ma problemu, ale jak jest świeży obornik, to na pierwszy rzut oka może być dobrze, ale z dużym prawdopodobieństwem korzeń marchewki zacznie się rozwidlać i nie zbierzemy tej marchewki prostej. Preferowana więc jest uprawa w drugim roku po oborniku. No głębokość 1-2 cm, rozstaw co, co polecam ja co 5 cm w rzędzie, co 30 cm między rzędami. Ja wysiewam marchewkę gęściej i później stosuję przerzedzanie, można oczywiście też rzadziej, są też te takie yy, taśmy do wysiewu, też to jest według mnie dobre rozwiązanie, szczególnie przy takiej marchewce. No u mnie jednak gęste siewy i później przerzedzanie, no, czyli wyciąganie nie, niektórych marchewek przedwcześnie, żeby te inne miały więcej miejsca. No i część osób dziwi się, że marchewka przechowuje się u nich krótko. Tu należy stwierdzić, że dłużej marchewka będzie się przechowywała, gdy będzie to odmiana późna. Dobre sąsiedztwo: cebula, por, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, sałata, skorzonera. Złe sąsiedztwo: kalafior, kalarepa, kapusta. Uprawę marchewki mogę więc podsumować następująco: rzadkie podlewanie, ważne przerzedzanie, zbieranie gdy idzie w kwiat i tyle. Najważniejsze było przygotowanie gleby. Teraz już warto wiedzieć, że nawozami nie poprawimy znacząco sytuacji. Trochę poprawimy, ale nie znacząco. Gleba, odmiana, nasiona i ogólnie danie spokoju pozwolenie marchewce rosnąć. To według mnie klucz do udanej jej uprawy. No i dziękuję za uwagę. Filmik o marchewce według mnie zawsze fajny. Mam nadzieję, że uda się nam wszystkim uprawa marchewki. A jak się nie uda, to że wnioski zostaną wyciągnięte. Zachęcam do oceny tego filmiku, bo to bardzo dużo daje w rozwoju mojego kanału do kupowania moich produktów, no i też do subskrybowania kanału Info Prawa. Pozdrawiam.